chwili obecnej nasza firma ma 25 lat istnienia i przez te 25 lat udało się wykonać nam wiele różnych zabudów, wiele różnych modyfikacji. Staramy się rozwijać nasze produkty tak, żeby dostosowywać się do nowoczesnej straży pożarnej. W tym roku wykonaliśmy ponad 62 samochody dla Państwowej Straży Pożarnej. W chwili obecnej wydajemy końcową partię 8 samochodów ciężkiego ratownictwa technicznego organizowanych przez Komendę Wojewódzką w Wrocławiu. Wcześniejsze samochody, o których wspominałem, były to również samochody ratowniczo-gaśnicze kategorii trzeciej do zwalczania pożarów w terenach trudno dostępnych. I nowoczesną technologią, którą chcieliśmy wprowadzić, był system gaszenia pożarów za pomocą gazów sprężonych, czyli popularny CAFS. Myślę, że ten system poprawi skuteczność gaszenia pożarów, jak również nauczy strażaków wykorzystywania tych nowych technologii. Co do kolejnych nowoczesnych technologii, nowoczesnych zasad działania, to tak naprawdę chciałem wspomnieć o naszej zabudowie. W chwili obecnej przeszliśmy z zabudów modułowych, którą byliśmy pionierem, na zabudowy skręcane, tak żeby odciążyć nasze pojazdy i żeby samochody były lżejsze, przez to mogły przewozić więcej wody i więcej wyposażenia samego pożarniczego. Nie chciałbym dzielić w naszej firmie dwóch etapów sprzedaży, bo tu mówimy o sprzedaży eksportowej oraz sprzedaży krajowej. Jednak w tym roku mamy taki rok przełomowy, ponieważ duże zapotrzebowanie Państwowej Straży Pożarnej było na zakupy różnych samochodów, więc same pojazdy ciężko podzielić, których najwięcej kupujemy, ponieważ w tym roku sprzedaliśmy ponad 30 samochodów ratownictwa technicznego. Niemniej co roku sprzedajemy coraz więcej samochodów ratowniczo-gaśniczych i segment samochodów średnich jest najbardziej i najczęściej kupowany przez czy to Ochotniczą Straż Pożarną, czy Państwową Straż Pożarną. Od początku roku patrzymy na wzrost sprzedaży, dyktowany tak naprawdę ustawą modernizacyjną Państwowej Straży Pożarnej, rozdziale pieniędzy. Tutaj akurat realizujemy większość na poprawę bezpieczeństwa kolejowego. Te samochody są tak naprawdę produkowane w większej ilości i nasza firma odczuła bardzo duży wzrost sprzedaży, ponieważ do chwili obecnej sprzedaliśmy ponad 90 samochodów, a mamy dopiero pierwsze półrocze, gdzie ten wolumen, myślę, sprzedażowy będzie o wiele większy na sam koniec roku, gdzie tak naprawdę będziemy mieć standardową zwyżkę sprzedażową związaną z trzecim i czwartym kwartałem roku. Przekazywane pieniądze przez organy, czy to Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej, czy odpowiednie Ministerstwa Rozwoju, będą na pewno wpływały mocno na poprawę sprzedaży całego tutaj wyposażenia, bo nie tylko pojazdów pożarniczych, ale na pewno sprzętu hydraulicznego, wszystkich wyposażeń koniecznych do ubrania strażaka czy doposażenia każdego samochodu ratowniczo-gaśniczego.